Cześć ekipo, witam serdecznie. Kasper mi dla Fansportu, a z nami nie kto inny, tylko Michał Wampir Pasternak. Cześć Michale. Cześć, siema, pozdrawiam całą ekipę. Jak tam u Ciebie? Słuchaj, rozumiem, treningi cały czas w pełni, jakaś walka jeszcze do końca roku się odbędzie z Twoim udziałem, czy nie? Myślę, że się odbędzie, ale w życiu chyba niczego nie możemy być pewni, tym bardziej, że jak na razie to nie mam jeszcze nic, także mam coś podpisane, ale u mnie to... niekiedy dziwnie bywa i niekiedy układa się tak, że walczę z dnia na dzień, więc... Ale raczej narodowy nie spodziewajmy się. Nigdy nic nie wiadomo. Miałeś trochę taką sportową ambicję podrażnioną, że jednak Cię nie będzie na tym PGE narodowym, że kurczę, szkoda, że nie udało się zakontraktować jakiegoś Twojego pojedynku? Czy tak po prostu raczej, no dobra, ten narodowy niech będzie, ale trudno, że mnie nie ma, czy raczej gdzieś tam bolała ta ambicja sportowa? No jednak narodowy to narodowy, nie? No ja nie rozumiem, bo często się spotykam z taką opinią ludzi, że coś mnie powinno boleć, czy że moja ambicja sportowa została podrażniona. Albo dlatego. Po prostu, że szkoda, że wiesz, że myślałem się, że jak jest ktoś sportowcem, to takie marzenie, żeby wystąpić na tym PG narodowym. Może jeszcze to się stanie, nie wiem, ale może ty masz inaczej. No słuchaj, ja walczyłem w różnych krajach, w różnych miejscach na świecie i walki już na mnie nie robią takiego wielkiego wow. Fajnie by było, jakbym zawalczył, ale nie walczę i potrafię sobie to... Dobra. Potrafię Dobra. Sobie to ułożyć w głowie, także pozdrawiam wszystkich. No dobrze, jesteśmy świeżo po panelu. Michał, przede wszystkim, jak się bawiłeś? Bo miałoby być miło i przyjemnie, ale chyba nie do końca było. Znaczy nie wiem. Miło to nigdy nie będzie, jak będzie ta kurwa gdzieś koło mnie siedziała. To chyba jest normalne. No właśnie, a nie dziwi się trochę, że Nathan miał mieć bana na wszystko przed narodowym, a jednak się tutaj pojawia? Nie wiem, no to już nie jest moja decyzja i to nie jest jakoś temat, którym będę sobie zaprzątał głowę. Ja zresztą nie wiedziałem, że on ma jakiegokolwiek bana, więc... Okay. To nie jest pytanie do mnie, nie? Tak, znaczy trochę mnie dziwi, że on w ogóle stara się Ciebie zaczepiać, bo wiemy, że raczej nigdy nie dojdzie do walki z Tobą, nigdy. On zawsze zaczepia tych, co może ich tylko zaczepić i on przyjął już taką strategię, że po prostu zaczepia wszystkich, a wystarczy spojrzeć na to, co robi i tak już jest. No. Będzie zaczepiał po prostu wszystkich po to, żeby sobie tylko pogadać. Będzie gdzieś próbował tą swoją fantazję puścić w eter i tak dalej. No spójrz na tego debila. Nie? To jest zwykły pajac. Aktor. Ale no nigdy się nie wydarzy, że dojdzie do pojedynku z Tobą, więc nie ma sensu tego tematu ciągnąć. Ale a propos Nathana i to, o tym, co się dzieje w ogóle. Chciałem Cię, Michał, zapytać, ty doświadczonym zawodnikiem i sportowym, i też freakfightowym. Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się tematem freakfightów i zainteresował się galą na narodowym. Powiedział, że będzie przyglądał się temu, co tutaj się dzieje. Nawet wystosował pismo do Fame w tej sprawie, że nie podobają mu się zachowania pewne, które są tutaj pokazywane. I chciałem, żebyś zabrał głos w tej sprawie. Co o tym myślisz? Czy trochę to jest na wyrost, że tutaj są przekroczone jakieś granice i że młodzież jest demoralizowana, czy jednak nie do końca, że właśnie dzięki takim galom młodzież jeszcze bardziej trenuje sporty walki? Znaczy na pewno dzięki temu, że powstała taka organizacja, to dużo osób zainteresowało się sportem, zainteresowało się MMA, a co do wiesz, no w internecie jest tak, że oglądamy to, co chcemy oglądać. I jeśli będziemy chcieli oglądać, jak ktoś się wyzywa, to sobie włączymy i będziemy widzieli, jak ktoś się wyzywa. No i to jest taka historia. Jak będziesz chciał oglądać jakieś filmy pornograficzne, to sobie znajdziesz filmy w internecie. No, będziesz chciał obejrzeć, jak, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy, to znajdziesz dziwne rzeczy. Odpalisz Marconia i będziesz go widział, nie? No tak. Michał, słuchaj, a propos PGE Narodowym i turnieju i tego, co tutaj się dzieje, bo się trochę zamieszanie dzieje, słuchajcie, przepraszam. Co według Ciebie jest głównym faworytem do wygrania w turnieju na Narodowym? Myślę, że Wiewiór. Wiewiór, obrona tytułu? No, tak mi się wydaje. Dobra, Paweł Tyburski nie występuje w turnieju, ale jego brat występuje. Rozumiem, że na Piotrka nie stawiasz raczej. Znaczy, no stawiam na Wiewióra. No, jeśli miałbym wskazać kilka osób, dwie, trzy osoby, to pewnie jego też bym wskazał. No, ale to... No, jeśli miałbym wybrać jedną osobę i postawić pieniądze, no to stawiam na Wiewióra.
Dobrze, Michał, słuchaj, jest trochę zamieszania, widzę, że cały czas tam na Natana zerkasz, jest trochę zamieszania w związku z Diablo Włodarczykiem, czyli można powiedzieć z zawodnikiem z twojego teamu Wilanów. Chciałbym, żebyś się wypowiedział na ten temat, co się stało, czyli że Diablo wypada po prostu z walki tak naprawdę na 4 dni przed całą galą. Uważasz, że dobrze się stało, że federacja trochę zbyt pochopnie do tego podeszła, czy uważasz, że niekoniecznie? Znaczy, słuchaj, ja jestem zawodnikiem Federacji Fame MMA i nie będę negował żadnej ich decyzji. Dla mnie federacja zachowuje się w stosunku bardzo dobrze i co? I nie będę się wypowiadał, jak ja bym zrobił, albo czy to jest dobre, czy złe, bo tam pracują ludzie, to jest ich biznes i oni wiedzą najlepiej, jak nim kierować. Oni to rozbudowali, ja jestem im wdzięczny za to, że mogę tu walczyć. Okej, okay. Dobra. Jak po pojedynku z Denisem? Pojedynek wygrany, ale powiem ci, że kurczę, czytałem komentarz. No tak, wiesz, na początek wygrany, potem remis i właśnie chciałem się, żebyś się do tego odniósł, chociaż już trochę czasu minęło, kibice gdzieś tam ci zarzucali, że to był faul i tak dalej. Jak do tego podchodzisz? Bo ty raczej nie miałeś, powiem ci, krytycznych uwag po każdym pojedynku. Widziałem, że bardzo dużo ludzi jakby chwaliło jakby twój styl, co prawda, i propsowali po prostu cię za każdy pojedynek, a tutaj pojawiły się trochę takie komentarze, wiesz, krytyczne. Ja nie wiem, jak do tego podchodzisz, po prostu... Kompletnie się tym nie przejmowałeś i zgadzasz się z decyzją sędziego? Słuchaj, ja jak idę do pracy, to zdaję sobie sprawę z tego, że tym bardziej, że jest to taka praca medialna, że komuś się może nie podobać to, co ja robię lub jak ja walczę, no ale ja walczyłem tak, dałem siebie 100% i co, no. Stało się to, co się stało po prostu. Przecież ja go specjalnie nie sfaulowałem. No jasne, oczywiście. Walczyłem tak, żeby wygrać. Miałem na przygotowania 2 dni, no to niech się też ktoś zastanowi następnym razem, zanim napisze jakikolwiek komentarz, czy on by się zaprezentował lepiej, a jeśli nie jest sportowcem, czy on za każdym razem, jak jest u siebie w pracy, też wszystko mu się wychodzi tak, jak tego sobie chce. No nie, no w życiu jest tak, że czasami jest tak, że nie wychodzi nam to, czego oczekujemy i dlatego życie jest chyba takie piękne. Być może. Paweł czy Norman? Jak uważasz ten pojedynek? Norman go zabije. Uważasz, że to będzie deklasacja? No oczywiście. A Don Casio, Adamek? Chciałbym, żeby Casio wygrał, ale no, będzie miał bardzo ciężką walkę. I ostatnie pytanie, Michał, gdzie jest Lizak? Bo się ludzie ostatnio pytali, że na EBEB pojawił się nowa postać, która ma już różne ksywy. Ja już tłumaczę. Lizak się zdenerwował i powiedział, że on nie będzie cały czas montował. Nagrywał i robił wszystko, dlatego teraz skupi się na montowaniu filmików, a z biegiem czasu mam nadzieję, że wróci do nagrywania, bo mi się najlepiej z nim nagrywa. Kobra jest w porządku, Meza jest w porządku, ale zaczynałem z Lizakiem i najlepiej mi się jednak z nim pracuje. Z Alanem jeszcze coś się szykuje, jakiś rewanż, czy uważasz, że temat jest zakończony, bo wokół, no tak, bo wokół Alana się robi ostatnio ciekawie, no chociaż jego kłótnia ze swoim biznesowym partnerem, czyli z Sequento. To jest ciekawe, że chciał odbić koledzy, znaczy ciekawy że pisał do dziewczyny swojego kolegi, przyjaciela. Dla mnie to nie jest ciekawe, dla mnie to jest frajerski numer, ale od zawsze mówiłem, że Kwiecińska to jest... Jest jaka jest, nie? Dobra, Michał. Dzięki. Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Dzięki.